jesteśmy na... Właśnie? Słuchajcie, jesteśmy na stoisku firmy Wuben. Nie wiem, jak to się wymawia. Wuben, nie mam pojęcia. Handlują latarkami. Pokażę mu wam. O, proszę bardzo. Latarka ma gniazdo ładowania. Latarka ma oczywiście no, dwa przyciski do sterowania. Jest zasilana akumulatorkiem. 16340, czyli odpowiednikiem chyba CR123 tej bateryjki, proszę bardzo. A, żebym teraz tego zwrotnie nie włożył. Takie małe gówniuszko. Jeszcze raz na dół. Co? Na dół. Okay. Wow. Takie małe gówniuszko, 800 lumenów przez godzinę. Możesz sfilmować tą tabelkę. Wow. 800 lumenów przez godzinę. Interesancje. O, jest, jest. Ok, i mamy większego brata tej latarki, którą pokazywałem wam, czyli tej. Latarka ma model TO40R. Wygląd analogiczny, zmiana jest taka, że jest zasilana akumulatorem 18650 i do tego moc latarki w maksymalnym trybie jest 1200 na 700 lumenów, czyli 1200 świeci, nie wiem przez ile. Nie doczytam się teraz, ale mamy 1200, wiadomo jak elektronika wyłapie przegrzanie, zmienia się na 700 lumenów, moc naprawdę sama w sobie, czekaj. Może zaświeć tutaj na ten kant tego stołu, tak. Tutaj, dokładnie, o, czekaj chwilę. Dokładnie, okej. Okay. No. Bardzo fajnie, zaraz zapytam się, kto to kupił. Umać. This one. No. Retail price? Regular price. The customer price. About 50 US dollar. 50 euro, tak. Czyli 150 zł. Tak, 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 można powiedzieć, okej. Okay. Bardzo fajnie, idziemy zobaczyć coś większego. Okay. Dużo chłopców, tak? Okay. Na kasie tutaj, na dole? Oh my god. Zaraz zobaczymy co ona... I to się posiada, tak? Jaką moc, jakie materie? Właśnie, zaraz zacznę. No muszę ją rozkręcić, to... Dobra, pokażemy wam absolutnego wariata. Latarka T90, której nawet jeszcze nie ma w katalogu, zasilana jest 6 akumulatorami 18650. Wariactwo. Wariactwo jest też tego, że ta latarka ma 12 tysięcy lumenów, co już przekracza wszelkie granice rozsądku. Dokładnie, dokładnie. Nie będę wam świecił w oczy, pokażę wam to na przykładzie białego stołu. 12 tysięcy lumenów. Można by było uszkodzić komuś wzrok. Lub też w ten sposób uszkodzić komuś głowę. No nie, gabaryt jest duży, nie? Latarki, to nie jest latarka EDC. Chociaż jeżeli chodzi o ciężar, nie można powiedzieć, żeby była ciężka. No to jest ciężar 6 akumulatorów 18650, natomiast głowica wbrew pozorom nie jest aż taka ciężka. No głowica jest lżejsza od zestawu akumulatorów, co mogłoby sprawiać, że nie wiadomo jak będzie z temperaturą, przy tych odprowadzaniem temperatury przy tych 12 tysiącach lumenów, ale i tak robi wrażenie. Ciekawostką moim zdaniem jest, że jest ta bateria wystąpi. Która? Ta? Tak. Ta? Wiesz co, to sprawdzałem. To jest 3,5 tysiąca lumenów. Zobaczyć, czy ona jest zasilana, bo podejrzewam, że dwoma akumulatorami 18650. Nie. To jest jeden akumulator 26650, czyli mniej popularny w latarkach akumulator. Dosyć popularny w gimbalach na przykład ten akumulator jest. O ile się nie mylę, 3,5 tysiąca lumenów, jedna dioda, bo tak jak w tej mamy trzy diody. Tu mamy jedną diodę. Do siebie razem trzymam na moment. Okej, okay, ciekawe. Natomiast jak gdyby
się przytrzymasz. Woda. Piłka. To jest piłka. Okej. Okay. Ale jest bardzo ciekawe punktowe światło, o to chodzi. No to ma swoje plusy i minusy, nie? Co, ona nie ma żadnej regulacji. Więc to jest taki, wiesz, raczej szperacz, nie? Powiem ci szczerze, że mnie osobiście akurat ta nie zachwyca. Jeżeli chodzi o moc światła, wiesz, mamy... no to jest max, nie? Bardzo punktowe światło. Podejrzewam, że strumieniem można oświetlić bardzo, bardzo daleko. Tak? Natomiast, wiesz co, natomiast jeżeli chodzi o latarkę takiego użytku ogólnego, nie za bardzo, tak? Okej, okay, dobra. Pokażemy w takim razie wszystkie te dokumenty. Poczekaj, bo na przykład tu mamy latarkę, to jest model... czekaj... O, tutaj Prometeusz. Dłużej przytrzymać, tak. On się nazywa Prometeusz. Dłużej przytrzymać. O, i zobacz, tu już masz szersze światło, trochę. I ona też jest. Będzie... No tak, się wydaje, powiem się, dokładnie chodziło mi o tę latarkę. No, ona ma, bo wiesz co, to się da zauważyć, one mają po prostu różne lustra. Tak, tak. Oczywiście, latarki do broni. Podczepiany na Sinelis. Pod pistoletem. Mniejsza, większa, z guzikiem spustowym. Sorry. Somebody forget it. Forget it for you. I mamy latarki w jakichś w ogóle zwariowanych kamuflażach. Proszę, kamuflaż standardowy, kamuflaż zwariowany. Natomiast bardzo przyjemne, wiesz co, ma bardzo przyjemne... To może dla ludzi, którzy grają w pewne filmy, wiesz? Wiesz co, ona ma kilka trybów, to tylko trzeba włączyć i wyłączyć, nie? No to jest minus, natomiast światło, zobacz, bardzo rozproszone, trzy diody, miękkie, ciepłe światło, tak? Spoko. No tylko ten kolor, o Jezus. Ej, to co to jest? No, ale można sobie rozszerzyć tym pochodem. Super, co? No wariactwo. Tak, bo komuś się zażyczyło do mnie dzwonić. Tak, tak. Używaj tego, słuchaj, wiesz co, na altisku, nie? Tak. Against airplanes. To jest ciekawe. Czekaj, by wiedziało. Co mamy jeszcze? Czekaj, bo tu też jest coś ciekawego. Tak na moje oko. Mamy tak, zielone światło. Czekaj, jak się przełącza? Czerwone światło. Czerwone, zielone. A i białe. Białe też, tak? Tak. Białe też, wiesz. No, spoko, nie? Wiesz, no jest takie założenie, że czerwone światło przy czerwonym świetle oko się szybciej adaptuje przy przejściu do ciemności. Okej, okay. Dobra, idziemy. Okay.